Ku końcowi zmierzają prace nad przebudową odcinka drogi we wsi Brzeźnica w gminie Gowarczów. Wczoraj rozpoczęto na nim nakładanie masy asfaltowej. Inwestycja jest efektem współpracy sołectwa, jego mieszkańców oraz Rady Gminy Gowarczów. Przebudowa drogi w miejscowości Brzeźnica ma się ku końcowi. W dniu dzisiejszym jest tam rozkładana masa asfaltowa. Przed przebudową tej drogi miała ona nawierzchnię szutrową. Był wyjeżdżony pas drogowy, który był bardzo wąski. Prace remontowe wykonuje firma Dukt. Przebudowa obejmuje odcinek o długości 500 metrów i szerokości 4 metrów wraz z obustronnymi poboczami. Inwestycja kosztowała gminę Gowarczów blisko 180 tysięcy złotych. Warto dodać, że droga powstaje dzięki współpracy oraz zaangażowaniu mieszkańców oraz sołty z Heleny Zielińskiej. Każda droga jest ważna, bo służy ona mieszkańcom. Chciałabym jeszcze nadmienić, iż współpraca Rady Gminy oraz pana wójta Stanisława Pacochy z panią Sołty z sołectwa Brzeźnica z roku na rok przynosi wymierne efekty. Przebudowywana droga powstała z udziałem mieszkańców, ponieważ na y, opracowanie dokumentacji mieszkańcy sołectwa Brzeźnica przeznaczyli y, część funduszu sołeckiego. Należy nadmienić, że na części miejscowości Brzeźnica znajduje się obszar Natura 2000 Ostoja Brzeźnicka, który biegnie wzdłuż rozlewisk rzeki Drzewiczki. To bardzo ważny teren dla gminy Gowarczów, który doceniają zwłaszcza ceniący sobie czyste środowisko i spokój.